Największa impreza taneczna w regionie, czyli Rytm Ulicy, coraz bliżej. W tym roku Piła stanie się stolicą hip-hopu w dniach od 5 do 7 kwietnia. Nadal ustalane są szczegóły tego wydarzenia. Organizatorzy zdradzają, że do miasta przyjadą największe światowe nazwiska hip-hopowej sceny. Rytm Ulicy to największa i najbardziej prestiżowa impreza hip-hopowa w Polsce. Sztab organizacyjny do późnych godzin wieczornych obradował nad tegorocznym przebiegiem tego wydarzenia, a wszystko to na miesiąc przed tym, jak do Piły tłumnie przelą tancerze z kraju i z Europy. Mamy 18. edycję tej imprezy. Ona przez lata nabrała swojego charakteru, który no nie jest typowym turniejem tanecznym, ale jest też takim zjazdem, spotkaniem, czymś więcej, co się tworzy wokół tego wydarzenia. No i myślę, że ludzie dlatego biorą chętnie w nim udział. I to nie tylko rywalizujący ze sobą tancerze, ale wielu światowej sławy choreografów i międzynarodowe jury. Nie inaczej ma być w tym roku. Na specjalne zaproszenie organizatorów do Piły z Nowego Jorku przylecą twórcy kultury hip-hopowej. To są faceci, którzy wiedzą, co stworzyli. Jest to Mark West, Ruben Band i Peekaboo. To są ludzie, którzy pochodzą z Bronxu, gdzie tam właśnie powstał kultura hip-hop i taniec hip-hop. Nowością tegorocznej edycji Rytmu Ulicy będzie kategoria Kramp. W jej trakcie tancerze w bitwach 1 na 1 będą pokazywać swoje najlepsze umiejętności. Powstanie także specjalne studio, w którym komentowane będą zmagania tancerzy i przeprowadzane wywiady. Bez względu na to, kto wygra tę taneczną rywalizację, to i tak najważniejsza ma być dobra zabawa.